Zamknij dziób. Osiem. Dziewięć. Tylko tyle bramek padło w 16 kolejce Ekstraklasy. Napiszcie mi nazwisko najlepszego według Was piłkarza meczu Legia Górnik Zabrze. Czekam na Wasze komentarze, a ja jadę z podsumowaniem 16 kolejki. Witam w moim studiu analiz. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak spierdzielić kontrę 5-2 na przykładzie piłkarzy Legii. Proszę zobaczyć, tutaj mamy oznaczonych literką G zawodników Górnika, tutaj literką L zawodników Legii. W tym momencie zawodnicy Górnika wracają pod bramkę, natomiast Guilherme biegnie z piłką tutaj również pod bramkę, Thibaut Moulin także leci z kontrą i co? Guilherme zagrywa piłkę pod bramką do Kucharczyka, nie do Moulin, a ten strzela i trafia prosto, proszę bardzo, w Tomasza Loskę. Przepraszam, pomyliłem litery. Tomasza Loskę. I nie ma bramki dla Legii. Brawo! W Warszawie mieliśmy prawdziwy klasyk Ekstraklasy. Mecz o lidera. Przed meczem była oprawa kibicowska. Niektórzy doszukiwali się w niej błędu, ale nie bądźmy tacy ultras poprawni. Później mieliśmy mecz, dymy, mecz i znowu dymy. Ja w pewnym momencie myślałem, że to nie jest ulica Łazienkowska, tylko urzędnicza. Za chwilę pojawi się pani Małgorzata i Jaca Praca. Pozdrawiam. A Dariusz Mioduski włączy donaty. Inna teoria była taka, że to po prostu była erupcja w końcu wulkanu z Martyniki. Ale przejdźmy do samego meczu. A mecz był naprawdę fajny, to się dobrze oglądało. Kibice Górnika powinni być dumni ze swojej drużyny, bo zaprezentowali się na tle Legii, na gorącym terenie, naprawdę dobrze. Według mnie najlepszy piłkarz meczu, nie będę oryginalny, Tomasz Loska. Bez niego Górnik miałby dużo cięższą misję i byłoby dużo trudniej. Chłopak dał czadu i myślę, że w przyszłości to zagra w naprawdę niezłym klubie i to pewnie nie jednym. A nie mogę zapomnieć o strzelcu bramki, Kasper Hamalainen. Kasper po raz kolejny pokazał, że jak strzelać bramki, to tylko w ważnych meczach. Legia Jozaka jest na fali wznoszącej, a już za tydzień mecz w Kielcach. Będzie się działo, tego jestem pewien. Wiecie, jaki jest obecnie największy hit w Warszawie? Hama in my living room, hama in my living room. Hama in my, hama, 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 hama in my living room. Nie uwierzycie, w Krakowie w końcu bramkę strzelił Polak, bo ostatnie 8 bramek dla Wisły było strzelone tylko przez hiszpańskich zawodników. W meczu z Pogonią mieliśmy też kontrowersyjną sytuację. W 95 minucie meczu sędzia stwierdził, że Buchalik był faulowany. Nie wszystkim ta decyzja się podobała. Mam tu na myśli przede wszystkim Kamila Grosickiego. W Gliwicach piłkarze Piasta znowu strzelili gola głową. To była już 7 bramka strzelona tą częścią głowa... tą częścią ciała przez piłkarzy Fornalika. Więcej w tym sezonie ma tylko Arka. I o ile na boisku Piast był lepszy, o tyle na trybunach głośniejsi byli kibice gości. Lechia pogrążyła Wisłę Płock. Nie obyło się bez wpadki Seweryna Kiełpina. Oczywiście jak wpadka Kiełpina, to musi być też komentarz złośliwy Grabary. Ale ja gratuluję piłkarzom Lechii, bo w tym meczu strzelili najwięcej bramek w jednym meczu w 16 kolejce. I to duży sukces. Za to jedną z najpiękniejszych bramek tego sezonu zdobył Arkadiusz Piech w przegranym niestety dla podopiecznych Urbana meczu z Arką. A jaka była tajna broń Arki na mecz ze Śląskiem? Siergiej Kriwiec i jego stałe fragmenty gry. 2 razy wrzucił w pole karne i 2 razy obrońcy strzelili gola głową. A dla Steinborsa to naprawdę kibice Arki powinni przygotować coś specjalnego. To co ten gość wybronił w tym meczu... To było coś. Z
sędzia z ekstraklasy poszedł do psychiatry. I co usłyszał? Panie, pan jesteś wariat. A teraz przyszedł czas na smutny obowiązek, czyli trzy mecze, które skończyły się 0-0. W Białymstoku mecz był tak ciekawy, że realizatorzy do akcji meczu wybrali zaledwie jedną akcję. Niech to będzie komentarzem. W Niecieczy Lech próbował pokonać Sandecję, tylko powiedzcie mi, jak można pokonać drugą drużynę, jeżeli na bramkę rywali oddaje się zaledwie jeden celny strzał przez 90 minut. No i sytuacja w Bielicy znowu zaczyna robić się nieciekawa i trochę zaczyna robić się gorąco. Poniedziałkowy mecz Zagłębia z Koroną odbył się. Chłopaki po prostu wyszli na murawę, coś tam zagrali. Szkoda gadać. Szkoda szczepić ryja. Czas na cytat 16 kolejki Ekstraklasy. Współczuję napastnikom rywali. Będą odbijać się od głowy i Wasyla, jak muchy od mojego Audi na autobanie. Franciszek Smuda po transferze Marcina Wasilewskiego do Wisły Kraków. Jeśli podobało Ci się podsumowanie 16 kolejki Ekstraklasy, zostaw łapkę w górę, subuj z boiska do sieci, tańcz Haba in my living room, a ja wrócę już wkrótce, obiecuję. Coulson poszedł na mecz i Gniazdowy do niego: siadaj, Coulson!